Witajcie na kanale Żużlowy Degustator. Nadszedł czas na kolejny odcinek serii podsumowań w sezonie 2023. Dziś, jak co środę, przenosimy się na grunt pierwszoligowy. A skoro pomówiliśmy sobie już o poznańskich Skorpionach, to dziś czas na ekipę Orła Łódź. Zespół, którego domem jest Łódzka Moto Arena, czyli jeden z najbardziej nowoczesnych stadionów żużlowych w całym naszym kraju. Czy jednak w jednym szeregu z pięknym stadionem idą również wyniki sportowe drużyny prezesa Skrzydlewskiego? Sprawdźmy. Na wstępie zachęcamy do zostawienia łapki w górę i oczywiście subskrypcji tego kanału. Startujemy. Drużyna, w której przed sezonem doszło do totalnej przebudowy. Jedynym seniorem, który utrzymał swoje miejsce, był duński weteran Nils Christian Iversen. W miejsce odchodzących Brady'ego Kerca, Luka Beckera czy Marcina Nowaka do składu dołączyli Timo Lahti, Jakub Jamruk, Tomasz Gapiński i Mateusz Tonder. Ważnym elementem układanki miał być również pozyskany na swój last dance trener Marek Cieślak, który chyba jednak nie spodziewał się, jak trudne zadanie go czeka. W realiach pierwszoligowych nastroje i prognozy zmieniają się bardzo dynamicznie. Przed sezonem wielu ekspertów typowało właśnie Orła do miana czarnego konia rozgrywek, widząc w drużynie potencjał mogący pozwolić rywalizować nawet z czołówką ligi. Drużyna ta jednak od samego początku prezentowała bardzo nierówną formę, bo pomimo zwycięstwa w arcyważnym, jak się później okazało, meczu w Poznaniu, potrafiła już kilkanaście dni później przegrać na własnym torze z Wybrzeżem Gdańsk. Sprawy na pewno nie ułatwiła kontuzja Tomasza Gapińskiego, który początkowo zastępowany był Tomem Brennanem, a w dalszej części sezonu również sprowadzonym awaryjnie Rune Holtom. Rozczarowywał także Timo Lahti, który przed sezonem kreowany był na lidera drużyny. Punkty, jakie dowozili, nie pozwalały jednak potwierdzić tej tezy. Orzeł Łódź, zwłaszcza w środkowej fazie sezonu, prezentował się wręcz fatalnie, notując bardzo wysokie domowe porażki z późniejszymi finalistami ligi – Falubazem Zielona Góra i Rowem Rybnik. Jasnym dla wszystkich stało się w tym momencie, że łodzianie nie tylko nie będą rewelacją rozgrywek, a znajdą się wręcz na drugim biegunie tabeli i realnie zajrzy im w oczy spadku z ligi. Dokładnie tak potoczyły się dalsze losy klubu, a do miana kluczowego urosło starcie z 12 kolejki z PSŻ-tem Poznań, w którym po ciężkim boju i za sprawą fantastycznie dysponowanego w końcówce meczu juniora Mateusza Dula, łodzianie zwyciężyli, niemalże gwarantując sobie ligowy byt. Drużyna budowana z myślą o czymś więcej na pewno zawiodła, a początkowe cele musiały zostać szybko zmodyfikowane, co nie pozwala nam na pozytywne oceny. Zawodnicy tacy jak Mateusz Tonder, Tomasz Gapiński czy Rune Holta, mimo tego, że finalnie utrzymali drużynę w lidze, wcale nie mogą być do końca pewni pozostania w niej i być może będą musieli szukać zatrudnienia w klubach drugoligowych. Największe rozczarowania. Timo Lahti. Wielu zawodników Orła spisało się poniżej oczekiwań, ale największy regres zaliczył chyba mimo wszystko Finn. Dopiero 27 miejsce w klasyfikacji pierwszej ligi i średnia 1,678 to na pewno dużo mniej niż spodziewano się po nim, kontraktując go do drużyny. Na pewno sam Timo również nie jest zadowolony ze swojej postawy, zwłaszcza że niejednokrotnie pokazywał już, że stać go na dużo więcej. Największy plus. Utrzymanie w lidze. Dla zespołu Orła spadek do drugiej ligi byłby katastrofą. Walka o nowoczesny stadion trwała bardzo długo, aspiracje na pewno też sięgają zdecydowanie wyżej. Moment sezonu. Wyjazdowy mecz z Ostrowią. Spotkanie rozgrywane przy mocno padającym deszczu, mecz, który był antyreklamą żużla i który nie powinien się w tamtym dniu odbyć. Jednocześnie zawody, w których Orzeł zwyciężył i dopisał 2 punkty do swojego dorobku, co w normalnych warunkach mogłoby być dużo trudniejsze. Mimo, że te 2 punkty finalnie nie zaważyły na miejscu w tabeli, bo Orzeł wygrywając dwumecz z Poznaniem i tak byłby wyżej, to jednak spowodował, że presja pogoni za bezpiecznym miejscem spoczywała jednak na Skorpionach. Podsumowując, Orzeł obronił swój pierwszoligowy byt, ale nie można nazwać tego sukcesem. Bardziej pasuje tu określenie, że było to uniknięcie totalnej porażki. Cele stawiane przed drużyną z całą pewnością nie zostały zrealizowane. Sezon, który kibiców tej drużyny kosztował wiele nerwów, z którego jednak należy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Ocena sezonu? 2. A wy, co sądzicie o postawie Orła Łódź? Jak oceniacie zawodników, którzy reprezentowali ten klub?
koniecznie dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o łapce w górę i subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło i czekajcie na kolejne odcinki. Cześć!